dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Killuminati Team. To mam kurwa nadzieję, że cię spalą żywcem, że cię w końcu kobiety, którym tak robisz na złość, że cię kurwa dorwią i ci tak okopią tą mordę, tak cię kurwa zjedzą cię, że cię zjedzą, bo pamiętaj, jeżeli walczysz z kobietą, jaka jest różnica między kobietą i terrorystą? Z terrorystą jeszcze ponegocjujesz, z kobietą już nigdy. Ty jebany karakanie, ty mendo jedna. Jesteśmy na moście i nam się nudzi i postanowiliśmy rzucić przed tira butelkę po piwie. Więc będzie Brechta. Tu piździ. Ogólnie odkryłam, że mam lęk wysokości. Bez kitu. Się boję. Będzie. I chuja. Nie przyjechał. Cześć, nazywam się Basia Pawlicha. W tej chwili za chwileczkę zerwę ze swoim chłopakiem, który właśnie się umówił na randkę z moją nowo poznaną koleżanką. Cześć! I co, to się nazywa mecz? Ja wiedziałem, że ty wyjdziesz. Nie wiedziałeś. Wiedziałem. Nie. Wiedziałem. Tak wygląda mecz u kolegów? Wiedziałem, że wyjdziesz. Nie, Olaf, nie wiedziałeś, kurwa. Wiedziałem. Nie. W tej chwili odejmij mi klucze do mieszkania. Tak? Tak. I masz się więcej nie pokazywać u mnie. Nie, Olaf, ja ci przywiozę rzeczy. Mam na to sobotę i niedzielę. Ja ci wszystko przywiozę, ty się o to nie martw. Ale kurwa, żeby takie coś mi robić, to jest po prostu jakieś niepojęte, Olaf. Masz szczęście, że trafiłam na uczciwą dziewczynę, która mnie o tym poinformowała. A ty masz pecha, że jesteś takim frajerem i możesz mnie zdradzać na prawo i lewo. Rozumiesz to? Kim ty jesteś, kurwa? Najgorsze jest to, że ja nie jestem tą, która jest taka naiwna i głupia, wiesz? Bo jak mnie coś razi i denerwuje, i to ja próbuję dociekać prawdy. I masz w tym właśnie pecha, że na taką osobę trafiłeś jak ja. A teraz się ubieraj, bo ta dziewczyna zaraz wychodzi. I wypierdalaj stąd. Rafaello, na pierwszą randkę też mi przyniosłeś Rafaello. No? Niech wszyscy zobaczą, jaki jesteś. Niewyraźnie. Martwię się już od tygodnia. To się nie martw. Zębów nie myjesz, kolegów wciąż bijesz. O, dziurę masz w najnowszych spodniach. Przestań. Nikt jeszcze nie wie, co ze mnie wyrośnie. Gruszki na wierzbie, czy śliwki na sosnie. Sam jeszcze nie wiem, czy będę. Oddaj mi telefon! Szczęść Boże wszystkim. Namierzyłem pani przed kościołem. Raz. Akurat przechodziłem. Co starszego z człowieka? Co to ma znaczyć? Odpierdolcie się od nas! Odpierdol się! Myśmy przyszli tu? Wyście tu przyszły?
Przyszły pod kościół. Chciały znicze stawiać, więc przegoniłem, no ale od razu agresywne. Policja, nie zbliżajcie się do mnie. Szatan w wypierdalaj, powiedziałam! Przestań przeklinać, idźcie sobie. Nie idę stąd, bo czekam na policję! Tak, my też czekam na policję. To bo jak pan powiedział, ja już znajdę pani zaraz. Pani Kierku, przyniesie mi pan o, ten pan, zakresie, dobra? Ten pan, wołajcie policję. Że jak mnie jeszcze raz zobaczy, to mnie zabije, więc jak to nie jest grożenie, to proszę się do mnie nie zbliżać, mnie nie atakować, tak? Ty to atakujesz innych. Jadaczki pozamykać. Nie, wy po zaczęliście atakować. Wypierdalać! Wypierdalać! Pięknie, pięknie, ale... Bardzo ładnie, jestem mocny. Mamusia się starała, żeby tak wychować pani. Ale wymyśliłaś teraz na pewno. Jest na pewno dumna, jeszcze jak was zobaczy gdzieś w internecie. Jestem bardzo dumna. Ja wiem. No, na pewno bardziej dumna niż z siebie. Kim ty niby jesteś, co? Idź stąd. No, szacunku trochę. To jest kapłan. Ja też zgłaszam, bo uderzyłaś tego pana trzy razy z telefonu. Ktoś mnie właśnie zrzucił ze schodu. Przemocy. Mam to nagrane i przemocy. Jestem cały czas atakowana. Przemocy. Przyjechać tam pomóc. Mam nadzieję, że pan się nie wyszkodzi. Dobrze, w tym momencie otaczanie mnie też się oskąd. Tak, jest tam wyschnięta ze schodu. Ale jeśli szukacie emocji, szukacie emocji. Chcę, żeby ktoś tutaj przyszedł, bo nas będziemy potrzebowały. Emocji szukacie? W tym momencie... Dobrze, bo pan nie zbliżaj się. My właśnie poczekamy na to. Tak nie powiem, my poczekamy na to. Dzień Boże. A pani też dotykała nas. Wypierdalaj! Ty nas dotknąłaś! Trzy razy uderzyłaś człowieka komórką. Przestań. Wypierdalaj, powiedziałam. Bardzo dobrze. Uważam na groźbę. Odsuńcie się ode mnie! Coś pani mówiła przed chwilą, że coś panią pchał, a tu nagle takie kopnięcia. Ona ma nóż! Wszystko za nagrać. Nagrać, ona ma nóż! Zobaczymy, kto będzie uciekał. Szacunku do starszych też nie nauczyli w domu. Nie interesujecie mnie! Powiedz stąd, jak się nie interesujemy. Czy może ktoś tutaj przyjechać? My jesteśmy atakowane! Oczywiście! Macie pełno świadków, że jesteście. Tylko zbieramy dowody. No, jeszcze nam pokaż, gdzie przyjechać. Proszę, spieszę się na autobus. Czy mogę przejść? Przepuścimy pan? Ale dobrze, na chwilę stanąłem, kurwa, o co ci chodzi? Zatarasował pan przystanek, akurat autobus mi ucieka. Szybko, szybko! No szybciej, autobus mi ucieknie. Kurwa, teraz to już se jest. Nie wiem, czy członków rządu trzeba wrócić do pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale pozwólcie sobie powiedzieć, że jeżeli w tym państwie zostaną sami mężczyźni, albo w ogóle nie zostanie nikt po tym, jak kobiety nie będą mieć możliwości kontynuować z tego kraju Polaków życia, my wszyscy umrzemy, nas wszystkich urodziła kobieta. Każda osoba, która tutaj teraz stoi, została urodzona przez kobietę. I teraz proszę sobie pomyśleć, że jestem pewna, że chociaż jedna osoba tutaj urodziła się dlatego, że jego matka nie umarła wcześniej, bo lekarze mieli trochę zdrowego rozsądku. Pana, jak ktoś mnie zgwałci, to pan to dziecko wychowa za 5 lat podajmy. Proszę panie, kurwa, to pan pierdolę, że nie pan urodzić się tutaj w tych czasach, gdy kobieta. Zostań w domu, a spacer możesz zrobić przez okno, przez balkon oraz przez tarasę.
Hej. Borys przez teraz. O kurwa! Nasi ludzie. Się cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe nie tłukło. Takiego. Hej, zostań w domu, a spacer możesz zrobić przez okno, przez balkon oraz przez teraz. Sorry, ladies. No dobra, rozkręcamy się. Patrzcie tu na ten smaczek. Coś wam chciałem pokazać w ogóle, jak. Co myślą te wszystkie atencjuszki, te wszystkie julki, co one myślą tak naprawdę, co one mają w głowach, bo wam się wydaje, że one idą tutaj, mają jakieś konkretne protesty, jeżeli chodzi o to prawo, o tą ustawę, która została podjęta i tak dalej. Nie, julki myślą, że wywalczą dzięki temu aborcję na życzenie, eugenikę kompletną, taką do tego stopnia, że nie będzie żadnych downów, nie będzie żadnych osób z żadnymi chorobami, bo one będą mogły je zabić, rozumiesz? Jeżeli będziesz brzydki, julka będzie mogła cię zabić. Jeżeli jej się nie spodobasz, Julka będzie mogła cię zabić. Bo jak byłam jeszcze w szkole podstawowej, w gimnazjum, w niższych rocznikach, były klasy integracyjne z osobami, które miały właśnie choroby typu zespół Downa i ja przyznam szczerze, że ja nieraz musiałam od takiego jednego chłopaka uciekać, bo on nie powstrzymywał swoich instynktów. Co tutaj Julka rozumie przez tą swoją wypowiedź? Rozumie to, w ogóle zaczyna rozmawiać o tym, że była klasa integracyjna i że dzieci z Downem nie mają prawa życia, rozumiesz, bo on napastował Julkę. Dobrze, ale to może w to już się nie zagłębiajmy, bo to są... Dokładnie, nawet gościowi dosyć już było tej rozmowy, bo wiadomo było do czego ta rozmowa zmierza. I uratował właściwie tą Julkę przed totalną kompromitacją. Julka życzy sobie, żeby nie było żadnych gości z chorobami, słuchajcie, z żadnymi... Nikt się nie może urodzić z zespołem Downa, bo Julkę będą napastować wtedy. Ale to może... Juleczka będzie napastowana. Słuchajcie. Nie powstrzymywał swoich instynktów. Nie potrafił powstrzymać swoich instynktów, co oznacza mniej więcej to, że zasłużył na kulkę w łeb według Julki mniemania, bo nie powinno go tam być, rozumiecie, bo to nie jest w ogóle nawiązanie do aborcji, tylko do gościa już żyjącego, rozumiecie, one, Julki tutaj wychodzi z nich cała prawda, one chcą Netflixowego ideału, one chcą czadów, przystojnych gości, a nie żeby jakiś tam chłopak z zespołem Downa ją zaczepiał. Albo jakiś inny brzydki chłopak. Nie, ty nie masz prawa nawet życia i ona tu przyszła to protestować. Wzięła ze sobą śmieszny obrazek, ale prawda jaka jest, wychodzi z ich ust właśnie, że eugenika, słuchajcie, faszystowska, hitlerowska eugenika, tylko ubermensche według Julki mają prawa żyć. Bo ją napastował. Dobrze, ale to ma... W podstawówce ją napastował chłopak, słuchajcie, czyli gość, którego tam nie powinno być według niej. Ona nie rozumie, że chodzi o wady płodu, które zagrażają życiu, a nie o jakiekolwiek dzieci z jakimiś chorobami, które się urodzą. No ale według Julek nawet takie dzieci się nie powinny rodzić, słuchajcie. Julka. Zjebana. No, tutaj proszę, od czego się wszystko zaczęło. Ach, pójdź w robiłeś tę lekcję gabinecie dyrektora. Zrobiłeś się prawo policzane, jak można to było zadać. Co jest do tego? Wy
wypadku, kiedy zaczepia cię samiec. Twój samiec? Alfa. Po prostu naszczekaj na delikwenta. Sprawi, że... Teraz dowiedzmy się, co wiedzą miuleczki. To, że ktoś nie popiera porad równości, nie oznacza, że jest homofobem. Oznacza. Kotek Pysiak. Właśnie powiedziałem coś mądrego. Dziękuję. Dzień dobry, chcemy podzielić się z wami wspaniałą nowiną. Najpiękniejszy poranek na świecie. O 3.53 rodził się nasz syn. Co? Syn? Dlaczego nie jestem tym bardzo szczęśliwy. Czy Netflix promuje software Cezura? Ach, konserwy jak zwykle, dzień dobry. Nie wstydzę się tego, że uciekłem z domu, ponieważ moja rodzina jest homofobiczna i wyzywają Marię. Edith? Wróciłem i dostałem karę na laptopa. Mój brat w wyborach głosował na Buzaka. Ja już brat nie mam. Jeśli Barawak pisze, że robisz źle, to znaczy, że odpierdasz kawał ważnej, dobrej roboty. Przypominam... A no i to jeszcze macie. To może zagrajmy w bingo. Bingo spierdolenia. Bingo. 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 Dobrze. W ogóle niektóre zjebane grupy na Facebooku banują albo dają muta, jeżeli użyjesz słowa Julka. Co za pajac. A oczywiście nie na mojej, bo tam nikogo nie ma. A teraz poradnę. Jak wkurwić Julkę z Twittera? Jeb. Pozdrawiamy administrację. Chcecie Wojdy? To będziecie ją mieli. Tylko... Polecałabym sobie jakiś bunkier na tej waszej zasranej Nowogrodzkiej zbudować. Ewentualnie jeszcze, nie wiem, pójść do jakiejś Biedronki, kupić za was chusteczek czy coś, bo będziecie płakać. Wkurwienie Polek skończy się waszym tłaczem, bo my nie złożymy parasolek, dopóki nie spierdolicie się z tego stołka i dopóki was kurwa nie obalimy. Tak się kończy plucie na Polki, tak się kończy odbieranie nam naszych praw i tak się kurwa kończy zaglądanie nam do cipek. Będziecie kwiczeć jeszcze bardziej niż władza komunistyczna w 89, ja to mogę wam kurwa zagwarantować. Będziecie kurwa biedni. Będziecie skomleć kurwa. Polek się nie wkurwia. Polkom nie odbiera się kurwa godności. Pożałujecie tego. Będzie miał kurwa frajdy. A kurwa dawał po prostu. A będzie, chce poznać moją rodzinę? Chce poznać moją rodzinę? Korka i wszystkich? To pozna, kurwa! Mu kurwie kolana poszeczelam, frajerowi! Jezu, bo się tak kurwiłam się tak, że zaraz rozjebę ten... Gdzie to się nazywa? Pociąg metr. Następna stacja. Co? Wrocławicka! Wrocławicka. Wysiadał! Oj, tam siebie. Kurwiła, no kurwa ty, ja wiem, że ja powiem ci, ale kurwa. Ale jak powiedział, że 25 lat, to kurwa, no. Dzień dobry, witamy Państwa prosto z centrum Warszawy, Rondo Dmowskiego, gdzie zebrał się strajk kobiet. Mnóstwo osób, naprawdę tłumy ogromne, co tylko udowadnia. Mam nadzieję, że Marsz Niepodległości może się odbyć w tym roku bez żadnych przeszkód. Bardzo dużo kobiet, szczególnie młodych. Postulaty? Takie jak zawsze, czyli wulgaryzmy, które pokazują nienawiść i niechęć do Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj widzimy bardzo ciekawe zachowanie. Młode kobiety, kurwa! Młode kobiety, tak? Słucham? Młode kobiety! My jesteśmy młode kobiety! Wąt! Mało tu ich bardzo! Wąt, kurwa! Teraz słuchamy różnego rodzaju wyzwiska, ale nic, proszę Państwa, to tylko pokazuje, że atmosfera jest bardzo gorąca, bardzo dużo niechęci do rządu i do osób o innych poglądach. Dare. Bardzo proszę. Chronimy dom pana. Naprawdę, umówmy, panowie, chodźcie. Zostawcie dom pana. A gdzie tolerancja?
Rady dla katolików! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Mamy dość! Nie jesteście same. Mimo, że się z nami nie zgadzacie, mimo, że tu z nami nie stoicie, znajdziecie u nas pomoc. Jeśli będziecie potrzebować tabletki dzień po, jeśli będziecie potrzebować aborcji, jesteśmy tu dla was. Nie zostawimy was, siostry. Nie zostawimy was. Katoliczko, nigdy nie będziesz szła sama. Pouczam, że jeżeli nie opuścicie państwo świątyni, użyjemy środków przymusu bezpośredniego prawem przewidzianych. Proszę opuścić. Państwo msza została zakończona. Ksiądz zakończył. Powiedział, że msza została zakończona. Ja tylko państwu mówię, jakie mam zgłoszenie. Proszę pana, msza została... Proszę, nie będę odpowiadał na msza pana. Msza została zakończona, więc ci ludzie nie łamią prawa. Zakończona. Nie ma przerwania mszy. Msza została zakończona. Nie, jesteście państwo u siebie. Jesteśmy u siebie! Jesteśmy u siebie! Jesteśmy u siebie! Tak, to szaka, to mamy się waszy pomoc. Ja wiem. Tutaj pan czekaj, znaczy nie zmieniają. To nie jest nasz. Patriarchalne, antymęskie z jakiegoś powodu. Trybunał chce tak bardzo aborcji, to niech zdelegalizują mężczyzn, bo to oni są głównym powodem ciąż. Napisała laska. Za wasze zdrowie se wyskrobię. Po mnie kiedy ochotę wyjść i napluć mężczyznom do ryja przez to, co tu czytam. Potwory jebane ze skubionymi mózgami, ja pierdolę. Proszę, młode gówniary, mężczyźni są brzydliwi, mężczyźni, ja was nienawidzę. Następna, Sandra. Jest oczywiście kolorowa flaga LPG, jest, tu jest wszystko właściwie, jest łapka, Julkę, ale kombo, jest jakiś K-pop, no więc jest on na kolorowym tle jeszcze, ten Koreaniec, i laska pisze tak, Sandrunia pisze: to be honest, dla mężczyzn powinno się z powrotem otworzyć obozy koncentracyjne. Ja pewno, tu już język dalej leci, Dominika, wypierdać wieśniaki w dupę, edukacja na żywo, japy. Pokaż mordę, pewnie jak cię być matka pogrzebaczem, ja bym cię zobaczyła, to bym ci jakiś kij w dupę wsadziła, żeby ci gadłem wyszło. Pisze 15-latka, dobra. Ja widzę mężczyzn, bo są zjebami, nigdy nie przestanę być feministką. Która myśląca kobieta wybrałaby słabego mężczyznę? Tutaj jest jakby kolekcja jej wpisów i widzicie, 1 na 6 nawet coś sensownego napisze, faktycznie. Która sensowna kobieta wybierze słabego mężczyznę? Żart. Kompromis. Panie, walczycie o prawa kobiet. Moja wróżba jest taka. Nie będzie wolno zabijać dziewczyny. Halo? Czy mnie dobrze słychać? Jestem kobietą, przyjechałam tu z bardzo daleka. Żeby wam powiedzieć, myślę, czuję, nie morduję. Aborcja to morderstwo! Wyjdźcie się! Nie morduję! Myślę, czuję! Nie morduję! Myślę, czuję! Nie morduję! Czyli jest dużo tak zwanych młodych Julek z Twittera, młodych kobiet, które chyba są jakoś zauroczone tymi hasłami. A, to w Wiedźmieniu. Batem rozgoni się, tyle, nie ma co się przejmować. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Killuminati Wear, który oferuje odzież, literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Killuminati Team.